Skarb templariuszy. Dawno, dawno temu miasteczko Bolków słynęło z tradycji rzemiosła. Rozwinął się tu handel suknem oraz produkcja gorzałki. Kiedy na Zamku Bolkowskim rezydował burgrabia Matthias von Logau, tętnił życiem jarmark, organizowany w każdą sobotę na rynku. Tłoku tu było co niemiara. Piwo, piwo pszeniczne, piwo jasne, klarowne, prosto z Wrocławia, lepsze niż świdnickie, piwo pszeniczne, prosto z Wrocławia. Wyróżniał się w tłumie głos handlarza piwem. Pierniki, korzenne pierniki dla panny i kawalera, pachnące miodem, pieprzem i cynamonem. Pierniki, śląskie pierniki, biją Toruń i Norymbergę o głowę. Przekrzykiwała wszystkie kramy piernikarka z Niemczy. Kupcy i przybysze podążający na targ korzystali z gościny w tawernie położonej w ciasnej uliczce u stóp zamkowego wzgórza. Gospodę prowadził z żoną chytry karczmarz Fritz. W tym samym zaułku miał swoją kuźnię kowal Klaus. Nad interesami kowala czuwała skąpa żona. Obaj panowie mieli w zwyczaju przesiadywać wieczorami przy gorzałce, by do późnych godzin nocnych oddawać się namiętnie grze w karty. Fritz i Klaus dzielili również jedną stajnię. To tutaj podróżni robili postój dla zmęczonych koni. Podczas gdy przybysze bawili w gospodzie, kowal czerpał zyski z podkuwania koni. Pewnego wieczoru rzekł Fritz do Klausa, tasując karty do rozpoczynającej się właśnie gry w kasztelana. Przydałby się sąsiedzie stajenny. Moją żonę ręce bolą od noszenia wiadr z wodą. Nie głupi pomysł, sąsiedzie. Z kolei moja żona kicha, kiedy poczuje końską grzywę. Zaoszczędźmy i zatrudnijmy syna biednego szewca. Tak zróbmy. Odparł Klaus. I tak w stajni pojawił się młody parobek. Był to bystry chłopak o imieniu Jędrek. Będziesz robił za dwóch. W zamian pozwolimy ci spać tu za darmo. Stokrotnie dziękuję ci, zacny panie. Wskaż proszę moją kwaterę. Zwrócił się Jędrek do karczmarza. Jaką znowu kwaterę? Chyba ci się, chłopcze, we łbie przewróciło. Będziesz spał na słomie razem z końmi. Zbliżało się lato roku 1569. Był to trudny czas dla mieszkańców Bolkowa, bowiem susza dotknęła okolice. Niech by burgrabia wodociągi naprawił w naszych studniach wody jak na lekarstwo. Dyskutowali w tawernie. Jak z husytami walczyliśmy, też nie było w mieście wody. Tak gadają. Jeszcze 5 stuleci minie, nim się bolkowianie z naprawą wodociągów uporają. Narzekał handlarz piwem, łakomie gasząc pragnienie, przechylając drewniany kufel pszenicznego trunku. Tymczasem susza nie ustępowała. Z nieba lał się żar. Idźże, chłopcze, po wodę dla koni. Studnia na podwórzu wyschła. Ponaglał Jędrka karczmarz Fritz. Stajenny, niewiele myśląc, chwycił wiadra. Wiele godzin włóczył się po mieście od domu do domu, w nadziei, że ktoś z gospodarzy okaże mu serce. Ulitował się nad Jędrkiem napotkany Giermek, zarządcy zamku. Pozwolił czerpać wodę ze studni burgrabiego na dziedzińcu zamkowym. W zamian Jędrek miał zaprowadzić gościa z dalekiej krainy do gospody. Jędrek nie czekał długo na przybysza. Z zamku wyszła tajemnicza postać, ubrana w długą pelerynę, z mieczem u boku i hiszpańskim hełmem na głowie. Zaprowadzę cię do gospody, panie! Oznajmił nieznajomemu. Postać odwróciła się. Zaskoczony stajenny ujrzał szczupłej sylwetki starszego męża z siwą, szpiczastą bródką. Jestem rycerzem w służbie cesarza Karola. Podróżuję po Europie, zbierając ochotników na wojnę.
która niebawem wybuchnie. Z kim będziesz walczyć, panie? Z innowiercami. Chrześcijaństwo chyli się ku upadkowi, albowiem Turcy osmańscy nadciągają. Tylko wspólnymi siłami ich pokonamy. Dotarliśmy na miejsce. Wejdź, panie, do gospody i odpocznij. Daleka podróż przed tobą. Dzięki ci za troskę, młodzieńcze. Niestety, noszę przy sobie w skórzanej sakiewce dużo hiszpańskich guldenów. To żołd dla zwerbowanych na wojnę rycerzy. Nie mam gdzie ich zdeponować. Ubolewał stary rycerz. Rozmowie podróżnego ze stajennym przysłuchiwała się żona karczmarza i żona kowala. Natychmiast otworzyły drzwi przed podróżnym. Wejdź, panie! Wejdź, panie! Wejdź, napij się z nami zimnego piwa. Pachnącego świeżo sfermentowanymi drożdżami. Zachęcały żona Klausa i Fritza, wpatrując się w sakiewkę podróżnego. A ty, chłopcze, nie zagaduj wielmożnego pana. Tylko przynieś trunku. Sędziwy rycerz wszedł do środka i usiadł w rogu gospody. Kiedy nadszedł Jędrek z kuflem pszenicznego napoju, nachylił się nad przybyszem i rzekł ściszonym głosem. Włóż, panie, do sakiewki garść żetonów do gry w tryktaka. Znajdziesz je na blacie sąsiedniego stołu. Pieniądze z sakiewki ukryj zaś w poduszce, w izbie, w której będziesz spał. Jeśli tego nie zrobisz, chciwe żony karczmarza i kowala spiją cię i okradną podczas snu. Podróżny postąpił, jak go pouczył Jędrek. W nocy do izby hiszpańskiego rycerza zakradły się dwie postacie i skradły sakiewkę. Rano rycerz podkuł konia i na pożegnanie zwrócił się do stajennego następującymi słowami. Mój drogi Jędrku, wiele ci zawdzięczam, bowiem królewskie złoto przeznaczone na chwalebny cel nie zostało utracone. W podzięce zdradzę ci sekret związany ze skarbem ukrytym w twoich stronach. Dlatego słuchaj uważnie. Przed laty poznałem w Hiszpanii potomka rycerza, który walczył w czasie krucjat w Ziemi Świętej. Jego przodek należał do zakonu Templariuszy. Zakonnicy wywieźli do Europy skarb złożony ze złota i drogocennych klejnotów. Stare kroniki mówią, że w drodze na zachód zakonnicy osiedli na piastowskiej ziemi. Słyszałem, że skarb został ukryty w Bolkowie. To niewiarygodne! Jeden z templariuszy przekazał w testamencie informację o skarbie w Bolkowie. Jednak żaden z jego potomków nie potrafił zinterpretować wskazówek niegdyś zapisanych. Jakie to wskazówki, panie? Testament templariusza, przekazany mi przez jego spadkobiercę, głosi: tylko ten, kto odważny, skarb znajdzie. Spójrz w dół, a ujrzysz gwiazdy i księżyc. Przebij głową niebo. Tajemniczo brzmią twoje słowa, panie, rzekł Jędrek i podziękował hiszpańskiemu rycerzowi za ujawnienie sekretu. Żegnaj, niech los ci sprzyja. Tymczasem słowa podróżnego ponownie podsłuchały chciwe żony karczmarza i kowala. Natychmiast musimy powiadomić naszych mężów. Skarb nie może trafić w ręce byle parobka. Wieczorem naradziły się z mężami. Wskazówki są proste. Że też nikt ich nie odgadł. Tylko z wysokiego punktu uda mi się spojrzeć w dół. Chyba wiem, skąd mogę patrzeć na księżyc położony w dole. Na szczycie ratuszowej wieży jest miedziana chorągiewka zrobiona motywem półksiężyca. Chorągiewka wskazuje kierunek wiatru. Szczyt wieży z pewnością kryje skarb. Nie boję się wysokości. Wieczorem tam się dostanę i nikt mi w tym nie przeszkodzi. Zacierał ręce Fritz. Skarb jest już nasz. Uśmiechała się pod nosem żona karczmarza, zacierając ręce. O zmierzchu
Fritz wdrapał się, pokonując kolejne kondygnacje ratusza na sam dach. Jak tu stromo! Przez moment przeszył go strach. Jednak chciwość wzięła górę nad rozsądkiem. Sięgając po chorągiewkę na czubku wieży, Fritz stracił równowagę. Rozległ się krzyk spadającego w dół karczmarza. Łaja Boga! Łaja Boga! Co ja pocznę? Darła się w niebogłosy żona karczmarza. Straciłam męża i źródło dochodów! Lamentowała. Trup Fritza leżał u stóp ratuszowej wieży. Widząc to, żona Klausa śmiała się pod nosem i tak zwróciła się do męża. Idźże teraz ty po skarb. Jesteś mądrzejszy od tego nieszczęśnika. Poganiała męża. Co racja, to racja. Rozwiązanie zagadki kryje się gdzie indziej. Co niedzielę byłem tak blisko skarbu. Musi on być ukryty w naszym kościele. Wnętrze miejskiej fary pokrywa sklepienie, które przecinają kamienne żebra. Ta konstrukcja to istne niebo. Dekorują ją namalowane jeszcze w czasach piastów gwiazdy. Puknij się w głowę. Jak chcesz przebić głową ceglaste sklepienie? Nie szczęb języka, babo. Ze sklepienia zwisa przez otwór świecznik. Wskoczę na świecznik z empory i przycisnę się przez otwór w sklepieniu. Tak przebije nieboską. To ci mądrala, więc skarb ukryto na strychu świątyni. W pierwszą niedzielę lipca, a było to święto apostoła Tomasza, Klaus zakradł się do świątyni. Ukrył się na emporze i czekał do zakończenia nabożeństwa. Gdy kościół opustoszał, wskoczył na świecznik i po sznurze wdrapał się na samo sklepienie. Coś wąski ten otwór, ale niech tam. Jak dotarłem tak wysoko, poradzę sobie dalej. Utknąłem! Klaus im bardziej wiercił się, tym bardziej zaklinował się w otworze. Zdążył tylko spojrzeć wokół, by stwierdzić, że, o zgrozo, na strychu nie ma niczego poza gołębiami. Z minuty na minutę kowalowi coraz trudniej było złapać tchu, aż wyzionął ducha. Wola Boga, co ja pocznę? Darła się w niebogłosy jego żona. Straciłam męża i źródło dochodów. Lamentowała wdowa. Jeszcze tego samego dnia stajenny Jędrek postanowił udać się po wodę do zaprzyjaźnionego giermka na zamku. Wspinanie się z wiadrami pod górę zamkowego gościńca zmęczyło go. A jeszcze bardziej odczuł zmęczenie, kiedy wciągał pełne czerpaki ze studni. Postanowił odpocząć chwilę w cieniu rozłożystego dębu. Usiadłszy pod drzewem, natychmiast zasnął. Zmęczenie dało o sobie znać. Młodzieniec ocknął się, gdy nastała noc. Czas już wrócić do stajni. Z rana obie wdowy będą mi ciosać kołki na głowie. Wzdrygnął się na myśl o swoich chlebodawczyniach. Podnosząc wiadra z wodą, nachylił się nad studnią. Chwilę się zastanowił, cofnął się i zatrzymał, wypuszczając czerpaki z rąk, rozlewając przy tym całą zawartość. Skarb templariuszy! Krzyknął. Oto jego oczom ukazał się księżyc i gwiazdy w odbiciu lustra wody na dnie studni. Jędrek przypomniał sobie wskazówki hiszpańskiego rycerza. Zdjął koszulę, przywiązał się linią do końskiej uprzęży, nabrał powietrza i wskoczył do studni. A że był dobrym pływakiem, bez trudu zanurkował w podwodne czeluści. Na dnie studni natrafił na drewnianą skrzynię z metalowymi okuciami. Z pomocą konia, stojącego nieopodal, wyciągnął znalezisko. Po otwarciu kufra jego oczom ukazały się dziesiątki złotych monet oraz drogocenne klejnoty.
Za kilka z tych kamieni mogę wykupić karczmę, a za garść złotych monet kuźnię. Uradował się. Młodzieniec dobrze spożytkował znalezione kosztowności. Nabył od burgrabiego Bolkowski zamek i doprowadził wodę pitną do każdego domostwa w okolicy. Odtąd nikt już nie narzekał na suszę. Chcecie wiedzieć, co się stało z chciwymi żonami karczmarza i kowala? Do końca życia zajmowały się szorowaniem końskich grzyw oraz podkuwaniem zwierząt.